Stowarzyszenie Przyszłość w gminie Wąsewo to prężna organizacja, która działa w małej miejscowości w okolicach Ostrołęki. Panie, które pracują w stowarzyszeniu, postanowiły założyć przedsiębiorstwo społeczne. Nasze stowarzyszenie od 2011 roku prowadzi niepubliczną szkołę podstawową w Trynosach Osiedle, natomiast od roku 2014 prowadzimy niepubliczny punkt przedszkolny. Dodatkowo w ramach przedsiębiorstwa społecznego działa niewielki bar w Wąsewie. To centrum miejscowości i jedyne takie miejsce, gdzie można zorganizować uroczystość rodzinną czy spotkanie firmowe. Gotujemy do szkół posiłki, do szkoły jednej na terenie naszej gminy, liczącej tam 60 parę osób. Drugą placówką jest placówka koło Ostrowi Mazowieckiej, to jest miejska szkoła, licząca też tak obiadów no około 70 tam będzie. Gotujemy jeszcze dla domu seniora, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od maja ruszymy z lodami, z deserami, z ciastami, z kawą. No myślę, że tym zachęcimy szczególnie młodych ludzi. Panie ze stowarzyszenia stale starają się o nowe środki, by szkoła była nowoczesna i dobrze wyposażona. To ważne, by dzieci w małych miejscowościach miały dostęp do takich samych pomocy dydaktycznych, jak w dużych miastach. W ramach projektu z Movesa też mogłyśmy wyremontować dla dzieci na przykład salę gimnastyczną, stołówkę, jadalnię, co na pewno byśmy na to nie mogły sobie pozwolić ze środków własnych. Szkoła w miejscowości Trynosy to centrum edukacyjno-kulturalne wsi. Tętni życiem, choć ważne, by przybywało tu uczniów. Szkoła stale się rozwija i chce zachęcać rodziców, by właśnie tutaj posyłali swoje dzieci. Dzięki temu aktywizuje się całe środowisko lokalne. Uważam, że przede wszystkim warto, zwłaszcza gdzie jest no, taka większa ta społeczność lokalna, a nie ma nawet tych podstawowych takich ośrodków, jak czy szkoła, czy przedszkole, czy no nie wiem, no, jakiś budynek, w którym mogliby nawet się ci ludzie spotkać. Bo tam w tej miejscowości tego nie ma. I żeby nie ta szkoła i nie to przedszkole, to moim zdaniem ta miejscowość by tam umarła. U nas w miejscowości naprawdę się nie dzieje nic. Nasza miejscowość, w której prowadzimy szkołę, jest to miejscowość Popegierowska. Tam był kiedyś gospodarstwo prowadzone przez państwo. Myślę, żeby się w ogóle nic nie działo. Naprawdę to by trzeba było sobie wyobrazić, że jest po prostu trochę domów, trochę bloków i nic. W małych środowiskach jest to bardzo ważne, żeby była grupa osób, która będzie się w tym wspierała, ale też, żeby była przychylność z jakiejś strony tego środowiska lokalnego, czyli otoczenia i na przykład urzędu, czy gminy, czy rady gminy, czy rady powiatu. Małe grupy lokalne pracują dla innych grup lokalnych i to współżycie i te relacje są niezwykle ważne. I tutaj no właśnie opiera się to na dobrych relacjach, na zaufaniu, na takiej samopomocy, że wiadomo, że te osoby znajdują pracę, że u tych osób się znajduje pracę, ale że to jest dla wspólnego środowiska.